Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Od jesieni bawią się ludzie, tańczą. Ludzie niepełnosprawni, ale dla nich to jest radość. Oni wszyscy są tak zadowoleni, że aż przyjemnie na nich popatrzeć. To jest bardzo ważne, bo ja mieszkam na 7 piętrze i legalnie to byłam uwięziona. No, teraz przychodzę do klubu i jestem szczęśliwa. Bardzo dobrze. Ciekawe dla mnie wszystko. Bo jestem z Kazachstanu, tam takiego ładnego nie ma. Warunki dla mnie też bardzo dobrze. A co pan dzisiaj robił? Robię, łowię ryby! Akcja zorganizowana razem z Urzędem Miasta, z Miejskiej Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Cykl spotkań z osobami właśnie z tych instytucji, aby zapewnić im możliwość wyjazdu z domu, przyjechanie na łono natury, odpoczęcie trochę od COVID-a. Dla mnie to jest super. Jestem pierwszy raz na takim wypadzie. Spotyka się nowych kolegów, koleżanki. Bardzo dobrze. Nie narzekam. Taka odskocznia od miasta. Znałem dużo osób, co wcześniej znałem. I bardzo się cieszę z tego. Dla nas wszystkich jest taki fantastyczny czas, że możemy wyjść z domu, że możemy się spotkać w świeżym powietrzu, bez maseczek, że możemy spędzać wspólnie czas. A dla mieszkańców krakowskich domów pomocy społecznej tym bardziej jest to szczególne, bo jednak oni byli przez ten czas cały czas w budynkach, nie mogli wychodzić. Gdzieś tam ich przestrzeń życiowa została ograniczona do pokoju, korytarza, świetlicy. Z czasem trochę można było wyjść na zewnątrz, na podwórko, ale to nie jest to samo, co wyjście na zewnątrz, co spotkanie się z innymi mieszkańcami innych domów pomocy społecznej, bo musicie Państwo wiedzieć, że oni wszyscy się między sobą też przyjaźnią, są i przyjaźnie, i miłości, i takie spotkania towarzyskie, więc to dla nich wszystkich jest bardzo ważne,